Cześć, witam was bardzo serdecznie w Star Command. Jest to taka gierka na tablety i na urządzenia mobilne, którą można nazwać FTL na sterydach. Jeśli graliście w FTL, to pewnie będziecie się czuć tutaj jak w domu. Jeśli nie graliście, no to zagrajcie. I w jedno i w drugie, bo i FTL jest fajne i ta gra jest bardzo przyjemna. Koncentruję się na zarządzaniu statkiem kosmicznym. Mamy naszą załogę. O, dobra, tutaj wczytałem jakiegoś save'a. Mam swój statek kosmiczny wraz z całą załogą i różnymi ciekawymi, specjalnymi pomieszczeniami, które się tutaj znajdują. Ogólnie to już jest dość późny fragment gry, tak naprawdę. Mam cały statek obładowany ludźmi na maksa oraz wiele rzeczy mam tu poulepszanych, ale może sobie troszkę pogadajmy, jak to tutaj wygląda. Więc wędrujemy sobie naszym statkiem Star Command właśnie po przestrzeni kosmicznej. Tutaj mamy różne układy i różne planety w obrębie tych układów i mamy różne misje fabularne, które nas wysyłają na tereny odmiennych planet i tam zwykle sprowadza się to do walki. Możemy wędrować również do planet tak zwanych przyjaznych, gdzie możemy zatrudniać nowych członków załogi spośród różnych ras. Teraz akurat nie mogę nikogo zatrudnić, bo jak już powiedziałem, mam na maksa wypełniony statek, już więcej gęb do wyżywienia tutaj mieć nie można. No i na samym początku mamy ten statek w miarę pusty, to znaczy nie ma tylu pomieszczeń, ile teraz widzicie. Możemy sobie te pomieszczenia wybudować i wybrać, jakie też chcemy. Mam w tym momencie dwa działa. Jedno to jest działo laserowe, druga to jest wyrzutnia rakiet plazmowa. Mam również tak zwany układ uników. W czasie walki, to potem zobaczycie, możemy robić uniki naszym statkiem, co powoduje, że że unikamy rakiet i innych nieprzyjaznych placków rzucanych w naszym kierunku. Mam również pokój, który powoduje, że nasza załoga się leczy, gdy znajduje się w środku, oraz mostek i silnik. To są pomieszczenia, które wpływają przede wszystkim na różne ulepszenia w obrębie całego statku. Każde z tych pomieszczeń właśnie możemy osobno ulepszać, wydając specjalne tokeny. Tokeny tutaj akurat w tym momencie nie mam żadnych tokenów poza amunicją, ale tokeny zdobywamy w czasie misji i możemy je wykorzystywać raz na zatrudnianie nowych członków załogi oraz na ulepszanie poszczególnych pomieszczeń. Na przykład klikniemy sobie wyrzutnię rakiet plazmową, wejdziemy do informacji, mamy tutaj trzy ulepszenia. Każde pomieszczenie ma trzy ulepszenia, możemy wydać czerwone, żółte lub niebieskie. No i tutaj mamy na przykład, ma plus 15% rechargeu do broni, mamy dodane obrażenia do broni, czy zwiększony zasięg broni. No, są to rzeczy, które warto wykupić, warto sobie to dobrze rozplanować. Nasi członkowie załogi są również podzieleni na grupy. Możemy mieć grupy czerwone, czyli koncentrujące się na atakowaniu przeciwników, bo również w czasie walki mamy różne desanty na pokład naszego statku i musimy go bronić również od wewnątrz i do tego służą właśnie ci ubrani w czerwone kubraczki dzielni wojownicy. Mamy również inżynierów, to te typki na żółto. Dzięki nim możemy naprawiać wszelkie obrażenia zadane na naszym pokładzie, jakieś pożary gasić, łatać dziury i dbać o ogólny stan naszego pojazdu. Oraz mamy tych typków na niebiesko, oni służą do leczenia naszych oddziałów. No i ogólna strategia w czasie tej gry koncentruje się na odpowiednim zarządzaniu, przynajmniej na początku odpowiednim zarządzaniu i rozbudową statku i naszą załogą. Zresztą ja tutaj gadu, a przejdźmy może po prostu do jakiejś walki. Wybierzmy sobie, tutaj jest jakaś czerwona kropeczka, dokładnie nie pamiętam, w którym miejscu fabularnie się znajduje, bo to jest jakiś wcześniejszy save, ja jestem dużo później już. No ale na pewno jakaś walka tutaj będzie. Fajnie fabuła jest prowadzona, bo to jest taki trochę pastisz na RPGa, znaczy pastisz na jakąkolwiek grę. Jest to bardzo z przymrużeniem oka traktowane, bardzo humorystycznie. Te rasy, które spotykamy, są również trochę odjechane, są jakieś króliki w kaskach, ośmiornice, nie wiadomo co, kraby, chrabąszcze. I ogólnie teksty, które tu padają, są całkiem zabawne. Fabuła jest w śmieszny sposób prowadzona i fajnie jest ją śledzić, to jest takie osobna wartość dodana. No teraz może przewinę tą całą rozmowę. Może pojęcie nieliniowa fabuła jest tutaj nad wyrost użyte, ale są takie miejsca, w których możemy faktycznie podjąć decyzję. Możemy tutaj faktycznie podjąć decyzje, które w jakiś sposób wpłyną na to, co się wydarzy dalej. Oczywiście jest to taki wybór troszkę pozorny, ale faktycznie, bo gram w to drugi raz, już raz grałem na telefonie, raz na tablecie i faktycznie jest to troszkę zmienione w zależności od tego, jak poprowadzimy różne rozmowy z różnymi rasami, to różne rzeczy się dzieją.
Okej, przechodzimy do walki. I w tym momencie, co się dzieje? No w tym momencie pewnie będę mówił nieskładnie, bo będę musiał odpowiadać za kilka rzeczy, ale w prawym górnym rogu macie takie dwa wskaźniki, czerwony i zielony. Zielony oznacza moment desantu obcych sił na nasz pokład, a czerwony oznacza ładowanie się działa przeciwnika. Na dole mamy trzy ikonki. Jedna to jest ta żółta, to ładowanie się naszego uniku tak zwanego. Dwie kolejne te odpowiadają za różne rodzaje broni, które posiadamy. Za naładowanie tych rodzajów broni. W tym momencie wysyłam moich wojowników. Tak, tutaj w to miejsce mamy desant, więc zajmijmy się nimi w miarę sprawnie. W każdym momencie musimy mieć jakiegoś członka załogi w konkretnym pokoju, żeby ten pokój działał, więc ogólnie tych strzelających postaci warto mieć dużo więcej niż by się wydawało, bo cały czas jeden z nich musi się znajdować w naszym pomieszczeniu. Okej. Strzelanie z broni to takie małe minigierki. Najpierw powiedzmy sobie strzelę z działa laserowego. No i dobra, w odpowiednim momencie musiałem nacisnąć te pola, aby nasze działo wystrzeliło. No i teraz strzelmy sobie z wyrzutni rakiet. Też muszę naciskać na tablecie w momencie, gdy te linie są w obrębie tych okręgów. No i dobra, mamy również unik naładowany, ale uniku używamy głównie wtedy, gdy jest taka potrzeba, czyli w momencie, gdy leci w nas jakaś rakieta. Okej, czyli na przykład teraz. Zarówno pokój uników, jak i wyrzutnia rakiet wymagają amunicji, więc musimy równocześnie dbać o to, żeby cały czas ta amunicja była tworzona. Ogólnie granie należy do najprostszych, tak naprawdę trzeba mieć strasznie dużą podzielność uwagi, szczególnie w późniejszych fragmentach gry, bo równocześnie musimy właśnie strzelać z różnych rodzajów broni i są te minigierki, które wydają się proste, ale w ferworze walki wcale to nie jest takie oczywiste, żeby sobie we wszystko fajnie trafić. Musimy dbać o to, żeby właśnie bronić naszej bazy przed atakami z wewnątrz oraz cały czas musimy dbać o to, żeby inżynierowie naprawiali statek, naprawiali pożary, naprawiali różne uszkodzenia kadłuba, bo to jest kluczowe, więc równocześnie musimy robić kilka różnych rzeczy i to potrafi dość ostro dać w kość. Tym bardziej, że gra bardzo szybko rzuca nas na głęboką wodę. Mamy taki krótki tutorial, coś tam nam mówią mniej więcej jak to wszystko wygląda, ale finalnie bardzo szybko trafiamy na silnych przeciwników i bardzo szybko musimy tutaj korzystać ze wszystkich możliwych umiejętności, aby sprostać wyzwaniu i jakoś to pokonać. Dobra, idźmy dalej. Ogólnie łatwiej w tę grę się gra na tablecie niż na telefonie. Te minigierki są łatwiejsze do wykonania na większym ekranie, mimo wszystko. Każda z naszych postaci ma osobny poziom doświadczenia. Może awansować. Ja teraz wysyłam moich inżynierów właśnie do gaszenia pożarów. Teraz widzimy, gdzie będzie następny desant, więc szybko wyślę tutaj znowuż moich wojowników razem z lekarką. Mamy amunicję do wyrzutni rakiet i znowu salwa. Najpierw działo laserowe, a teraz wyrzutnia rakiet. Okej, cztery rakiety poszły. Każda z naszych postaci ma osobny poziom doświadczenia. Gdy wejdziemy sobie... No, co nie wejdziemy teraz, bo chyba coś tam zaczynają bełkotać. Dobra. Gdy wejdziemy sobie w detale naszego, na przykład tego gościa, to jest dowódca, to mamy jego poziom doświadczenia. Poziomy doświadczenia są żółte, niebieskie i czerwone, czyli analogicznie czerwone dla tych strzelających postaci, niebieskie dla leczących i żółte dla inżynierów. No i w zależności od poziomu doświadczenia w danej strefie, jakby ekspertyzy, mamy różne zdolności specjalne, czyli na przykład jeśli weźmiemy sobie postać strzelającą, to jedna zdolność powoduje zwiększenie zasięgu strzelania, druga powoduje, że na 20 sekund ta postać jest niewrażliwa na ataki i trzecia, najsilniejsza, o 300% zwiększa częstotliwość strzelania. To jest naprawdę bardzo fajna zdolność. Wow, tutaj pięknie dostali bęcki.
No ale gościa już zaraz wykończę, tak naprawdę ma, tutaj u góry macie informację, ile ma pancerza i ile ma tarczy, więc jest typek już na wykończeniu. Okej, ostatnia salwa zapewne. No i do widzenia. Przy okazji jedna lekarka mi zginęła w czasie, w ferworze walki. Za każde zwycięstwo otrzymujemy oczywiście tokeny różnokolorowe. Możemy je teraz wydać i na ulepszanie różnych pomieszczeń, i na zatrudnianie nowych członków załogi, i w ogóle na różne fajne rzeczy możemy się tarzać w tych tokenach i z nimi rzeczy dziwne robić. O, kontakt z kolejną rasą, jakże radosną. No i cóż, tak to mniej więcej się prezentuje. Bardzo wam tę grę polecam. Jeśli FTL w jakikolwiek sposób wam się podobał, no to tutaj macie tak naprawdę bardzo podobny styl rozgrywki. Według mnie troszkę bardziej nawet sympatyczny, jakoś bardziej mnie ta gra wciągnęła mimo wszystko niż FTL, paradoksalnie. Więc polecam wam sobie ją sprawdzić, bo naprawdę jest i dość rozbudowana, i przede wszystkim jest to gra wymagająca. Nie jest to typowa, nazwijmy to casualowa, mobilna gra na komórki, na tablety. Naprawdę dość wymagająca, dość fajna, dość przyjemna w odbiorze. Można tutaj różne rzeczy ciekawe robić. Zresztą w internecie widziałem różne nawet strategie i poradniki do tego, jak przetrwać na polu walki w Star Command, więc jest tutaj dość duże pole do popisu, jeśli chodzi o zarządzanie tym całym zespołem. Okej, dziękuję wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia. Na razie.